Zakończyłem pewien projekt, pewien etap w moim życiu i szukałem pomysłu na siebie, co dalej robić. I znalazłem właśnie firmę Dukido, która jest firmą franczyzową. I bardzo mi się to spodobało, ponieważ mam wykształcenie edukacyjne, lubię też klocki i stąd stwierdziłem, że to może być coś ciekawego, coś fajnego, coś dla mnie. Usłyszałem, że jest spotkanie właśnie na temat finansowania różnych działalności gospodarczych i które są w trakcie działania i nowo powstałych, a że właśnie ja byłem na takim etapie, że mogłem otworzyć nową działalność, to na to spotkanie poszedłem i okazało się, że warunki są super, ponieważ oprocentowanie jest tak niskie, gdzie nigdzie indziej nie ma szans na uzyskanie takiego. Długi okres kredytowania, co powoduje, że raty spłaty są niskie. No i 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału, czyli tylko i wyłącznie odsetki są spłacane w dosyć niskiej kwocie. Cała konfiguracja tej pożyczki jest bardzo przyjazna. I tak naprawdę, jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to bez własnego kapitału nawet można uruchomić działalność dzięki takiej pożyczce. Gdyby nie ta pożyczka, to tak naprawdę nie można byłoby tego przedsięwzięcia uruchomić, ponieważ no, to były duże pieniądze, które mogłem wykorzystać na przygotowanie lokalu, na remont, przebudowę, na przygotowanie go dla dzieci, żeby był ciepły, żeby był kolorowy, żeby był przyjazny dzieciom. To jest zwykła pożyczka, którą trzeba zwrócić. Faktycznie trzeba ją zwrócić w całości, nie ma żadnego umorzenia, ale te warunki są tak preferencyjne, że naprawdę warto w tym kierunku pójść, warto zweryfikować to, spróbować i podjąć taką decyzję, że to jest ok, to jest fajne. Moja działalność jest przykładem tego, że to tak naprawdę funkcjonuje i że to jest realne. Liczymy na to, że szkoły zostaną otwarte, że dyrektorzy, rodzice widząc to, że dzieci jednak potrzebują interakcji społecznej między sobą, między rówieśnikami, oczywiście nawet z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale jednak bezpośredniej, że będziemy mogli wrócić do szkół, do przedszkoli. No a najbliższe no to ferie zimowe mamy w styczniu, wszystkie skumulowane terminy razem, dzieci nie mogą nigdzie wyjeżdżać i my szykujemy warsztaty z klockami plus dużo szereg niespodzianek. No i na te warsztaty też zapraszamy, jeżeli ktoś ma ochotę, no to zapraszamy do zapisów. Na naszym Facebooku są szczegóły, po 5 godzin dziennie można się bawić i to będą klocki, będą bębny, będą ukulele, będą filmy, będzie wszystko. Tak więc pomysłów mamy dużo. My przyszłość widzimy różowo, kolorowo, jak nasze klocki.